Witajcie wszyscy moi subskrybenci oraz witam też nowe osoby, tutaj Anna i AstroTarot Prime. Zajrzałam tutaj dzisiaj bardzo szybko, żeby zrobić prognozę dla nas wszystkich tak naprawdę, no bo przecież jako gospodarz mojego kanału, zawsze, jak to mówię, mój kanał, mam wrażenie, jakbym siedziała w jakichś podziemiach i jak ten zwariowany naukowiec patrzyła w teleskop, z miniatury ciągnie się w górę, tak jak na filmach animowanych dla dzieci, i po prostu siedzę i obserwuję niebo, żeby dzielić się z całym wszechświatem tym ziemskim, z tym, co widzę na nieboskłonie. Więc zawsze jak mówię cokolwiek, co jest związane z moim kanałem, no to tak się właśnie czuję, jakbym siedziała w jakimś kanale. Chyba muszę poszukać innych określeń mojego YouTube'owego królestwa, które tak bardzo chętnie odwiedzacie. Bardzo Wam oczywiście za to dziękuję, że tu jesteście. Zatem, no bo znów się rozgadałam, wracamy do meritum tego, co tutaj dla Was przygotowałam. Musiałam zrobić to czytanie, przepraszam, które jest na pełnym zaćmieniu Słońca, gdyż to jest pierwszy nów rozpoczynający rok astrologiczny, który zaczął się 19 marca tego roku, gdy Słońce weszło w znak wiosennego przesilenia, a tenże nów jest pierwszym i jedynym wejściem w tym roku w nowy początek. Siła tego nowiu co roku, która jest, bo zawsze co roku mamy pierwszy nów w baranie, jest równa sile jak narodziny dziecka, poczęcia, wyklucia się, czyli powstania życia. Dlatego też ja właśnie musiałam zrobić to czytanie dla Was, bo ono jest naprawdę arcy ważne, tym bardziej, że jest jeszcze, tak jak wspominałam, na pełnym zaćmieniu Słońca. Zrobiłam to czytanie oczywiście dla wszystkich moich kochanych subskrybentów, ale i też dla nowych osób, których przybywa wciąż i wciąż. Zatem bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj, za komentarze, za polecanie mnie. Szczególne podziękowania mam dla moich wszystkich klientów i tutaj mam wiadomość dla osób oczekujących, wciąż oczekujących. Dla Was czytania są w trakcie przygotowania, czyli są w tym okresie przygotowawczym, także proszę bardzo o wysoką dozę cierpliwości. Bo wiecie, jak już moje prognozy no, i analizy wyglądają, a jednak no, moja moc przerobowa też ma swoją wytrzymałość. Zatem jeszcze raz najserdeczniej przepraszam za opóźnienia, które mi tak zresztą pięknie wybaczacie. I jakże cudownie, cierpliwie czekacie. To jest coś niesamowitego, naprawdę. To jest chyba największa cecha, najpiękniejsza cecha na tym świecie, bycie cierpliwym. Naprawdę jestem Wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Również mam podziękowania dla tych klientów, którzy otrzymali już swoje czytania i jakże ja jestem wzruszona, jak Wy wracacie do mnie z Waszymi historiami, jak potwierdzacie to, co ukazałam Wam w prognozach, jak wracacie z kolejnymi wydarzeniami oraz jak pięknie zaczynacie wdrażać moje plany astrologiczne, jak ja to nazywam, w swoje życie i jak to pięknie zaczyna działać. No, to jest naprawdę najpiękniejsza emocja, najpiękniejsza chwila, jaką astrolog, osoba zajmująca się ezoteryką może przeżyć, naprawdę. To jest największa radość, jaką można otrzymać. Pięknie Wam za to dziękuję. Nowe osoby bardzo serdecznie witam oraz proszę Was, ale i też wszystkich tak naprawdę,
o polubienie tego czytania, o komentarze na temat tego, co tutaj się dla Was dzieje, jak Wy to odbieracie, o podzielenie się, jak to u Was się wszystko manifestuje i jak się zamanifestowało po tym zaćmieniu. Naprawdę będę Wam bardzo za to wdzięczna, dlatego że to jest również nauka dla mnie. Również YouTube w ten sposób promuje mój kanał. Zatem wychodzę z cienia i w ten sposób jestem bardziej widoczna, a w ten sposób mogę dotrzeć do większej ilości osób, które być może nie wiedzą, że istnieje taki piękny kanał jak Astro Tarot Prime i ja, czyli Anna, która wkłada całe swoje serce i całą swoją duszę w te czytania i w ten sposób docieram do osób, które być może szukają pomocy, a nie mogą go znaleźć, więc ja jestem tutaj i czekam na Was. Dla tych, których mnie również pierwszy raz odwiedzili, mam parę słów o sobie dla Was. Chcę Wam powiedzieć o sobie, o moim doświadczeniu, bo ja, nie wiem czy wiecie, od ponad pół roku pracuję nad stroną internetową i wciąż nie mam czasu, żeby to zrobić. No i to jest takie moje standardowe wytłumaczenie, dlaczego ja nie mogę zrobić strony internetowej jeszcze, znaczy odpalić jej tak naprawdę. Natomiast również to, co usłyszycie, to jest takie moje właśnie przedstawienie się, takie również standardowe, które staram się dorzucać do każdego czytania. Więc ja je właśnie po prostu dokładam do montażu z innego filmu. Zatem tutaj niektórzy z Was mogą usłyszeć inną energię w głosie, czyli no, zupełnie jest inny podkład, prawda? Natomiast dla tych, którzy mnie już znają, to oczywiście możecie ominąć ten fragment filmu i przejść do kolejnych rozdziałów, które są zamieszczone w opisie filmu. Mam na imię Anna, a Astro Tarot Prime jest moim pierwszym samodzielnym projektem w oparciu o moją wiedzę astrologiczną, którą tak naprawdę posiadam od 1997 roku, gdy po raz pierwszy w Polsce otworzono tak zwaną szkołę astrologiczną, a która na tamten czas nazywała się Polską Szkołą Humanistyczną, a następnie została przemieniona na Studium Psychologii Psychotronicznej. Moimi wykładowcami byli m.in. pan Leszek Matela, bardzo znany radiesteta, pan Lech Emfazy Stefański, wielki znawca religii mitologii słowiańskiej, u którego uczestniczyłam na warsztatach takich wyjazdowych, pięciodniowych. Bardzo, ale to bardzo ciekawe warsztaty. Również astrologii uczyłam się od pana Leszka Weresa, Leona Zawadzkiego, Piotra Piotrowskiego. Zaś tarota uczyłam się od pani Barbary Antonowicz-Włazińskiej, która no, jest moim zdaniem chyba najlepszym tarocistą, najlepszą tarocistką na tamten czas w Polsce. Również uczestniczyłam wielokrotnie w kongresach Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, które jest organizowane corocznie. Było, czy jest cały czas, natomiast ja uczestniczyłam wielokrotnie w tych kongresach, aż do momentu mojej emigracji do Wielkiej Brytanii, gdzie odkryłam londyńską szkołę Fakultetu Dyplomowanej Astrologii, to się tak fachowo nazywa, no, czyli po prostu to taki Uniwersytet Nauk Wyższych właśnie z Fakultetem Astrologii, dający wyższe międzynarodowe wykształcenie jako profesjonalny astrolog. Astrologia w krajach europejskich, tak chcę Wam powiedzieć pokrótce tylko, jest tak dalece rozwinięta, że no, jak zobaczyłam wykładowców światowej sławy na żywo, to poczułam się jak przysłowiowa ryba w wodzie. No, zatem, jak słyszycie, pełny profesjonalizm połączony z naturalnymi predyspozycjami do takiej głębokiej empatii w pracy z klientem. Także tyle o mnie, żeby już tutaj nie przedłużać. Zatem po tak krótkim wstępie, jak na mnie to chyba bardzo krótkie, przechodzimy do głównego tematu tego czytania. Nów księżyca w znaku barana na pełnym zaćmieniu słońca. Brzmi złowieszczo i groźnie, prawda? Jest tutaj w połowie taka dość niepokojąca energia, bo zaćmienia to bardzo nietypowe zjawiska. U mnie w Londynie, w którym mieszkam,
Od 2 dni, słuchajcie, jest taka wichura, że ja nie dość, że nie mogę dobrze spać, bo powiewy wiatru są tak silne, że one po prostu biją w okna. No i zresztą cały dom, w którym mieszkam, to są takie fale uderzeniowe, takie silne fale powietrzne, wiecie. I człowiek nie wie, czy zaraz coś po prostu spadnie mu na głowę, czy po prostu odlecę, tak jak Dorota z opowieści Czarnoksiężnik z Krainy Oz, prawda? Zatem na zaćmieniach warunki pogodowe są właśnie takie niezwyczajne, jak to bywa zazwyczaj, że tak ujmę. Naprawdę, słuchajcie, wichura jest ogromna. Potężne po prostu fale powietrza uderzają co jakiś czas w moje okna. Ja nie wiem, czy przypadkiem wy tego gdzieś tam nie będziecie słyszeć podczas nagrania. Naprawdę, jestem bardzo, bardzo ciekawa, kiedy to się skończy. Prognozy podają, że w ciągu 24 godzin. Natomiast to jest właśnie również związane z zaćmieniem słońca. Takie właśnie anomalie pogodowe dzieją się, kiedy występują zaćmienia. Natomiast my, jako mieszkańcy Ziemi, również możemy silnie odczuwać zaćmienia oraz energię nowiu bądź pełni. Zawsze one mocno wpływają na nas, bardziej, mocniej. To wpływa również na nasze życie i na to, co tak naprawdę się dzieje. Na przykład podczas pełni my jesteśmy bardziej agresywni, gdy podczas na przykład nowiu my jesteśmy bardziej wycofani. Także widzicie, jaki to ma wpływ. Także zaćmienie ma szczególne uwarunkowania i bardzo szczególny wpływ na nasze życie. Ja zawsze powtarzam, wszystko, co na górze, ma na nas wpływ, bo jak na górze, tak na dole. To jest słynne powiedzenie Anna Astro Tarot Prime. Jak na górze, tak na dole. Popatrzmy zatem na to, co niesie nam to zaćmienie. Zaczniemy od energii głównej, ale tutaj bardzo jest ważna informacja w ogóle dla wszystkich, nie tylko dla poszczególnych znaków zodiaku. 11 stycznia tego roku miał miejsce pierwszy nów Księżyca w Koziorożcu, taki pierwszy nów w ogóle, i określał charakterystykę całego nowego 2024 roku, bo tenże nów miał ścisłą koniunkcję z Plutonem, więc wpływ na nasze życie rozpoczął się jakże potężnym ładunkiem od praktycznie samego początku roku, który miał za zadanie dotrzeć do nas, do naszych najgłębszych pokładów i pootwierać te wszystkie stare szuflady i wyczyścić je bardzo, bardzo dokładnie. Jak ktoś jeszcze nie obejrzał tej prognozy z 11 stycznia, to jak najbardziej zapraszam, ono jest cały czas oczywiście dostępne. Mam nadzieję, że jak o tym właśnie mówię, to link do filmu ukazał się w górnym prawym rogu ekranu. Warto obejrzeć to czytanie i porównać je właśnie z tym dzisiejszym czytaniem na nów 8 kwietnia, które właśnie dla Was zrobiłam. A żeby było ciekawiej, z kart Tarota w energii głównej wyszedł nam Sąd Boży, który również ukazał się w czytaniu na nów Księżyca w Koziorożcu 11 stycznia. Zatem energia nam się powtarza, więc moim zdaniem, według mnie, według mojej wiedzy i doświadczenia ezoterycznego, jest to absolutnie najważniejszy przekaz dla nas wszystkich, jaki dzieje się po prostu od początku tego roku. Ja tak naprawdę jestem bardzo tak duchowo uniesiona, bo mam wrażenie, jakby cały kosmos sprzyjał nam i wspierał nasze odważne działania, które wcale nie są łatwe, bo Pluton wchodzi do nowego znaku, Saturn wchodzi do znaku ryb, już tam siedzi od roku, a Jowisz powoli zmierza do znaku bliźniąt, więc dla mnie pachnie tutaj zmianą, i to taką konkretną zmianą w naszych sytuacjach życiowych, zmianą, która może dla nas oznaczać tak wiele poważnych sytuacji, a jednocześnie możemy mieć wrażenie, że musimy iść do przodu, że coś nas pcha, że nie mamy już takiej siły w sobie, która nas powstrzyma na przykład, bądź powstrzymywała, czyli rodzina, związki, praca, zdrowie. Wszystko wyrywa się jak ten dziki ogier z tych amerykańskich prerii, gdy ktoś chce go schwytać i ujarzmić.
Dlatego ja jestem bardzo, ale to bardzo duchowo uniesiona i zarówno podczas tego zaćmienia, ale po prostu naprawdę jestem bardzo mocno pobudzona taką energią, która płynie, dlatego że ten pierwszy nów koziorożcu i teraz to zaćmienie słońca na nowiu w znaku barana, to jest po prostu coś niesamowitego, jak to wszystko idzie według jakiegoś planu, który ten kosmos dla nas ma. I to jest przepotężna energia, którą naprawdę należy wykorzystać, najmocniej wycisnąć ją do ostatniej kropli. Ten nasz duch budzi się i już nie da rady być w tym schemacie, w tym emocjonalnym więzieniu. Cokolwiek to będzie, woła nas i wcale nie jest to jakieś kuszenie, ale to jest nasz jasny obraz tego, gdzie my do tej pory się znajdujemy oraz dokąd my zawsze chcemy iść. I to właśnie daje nam energia tego zaćmienia. Ale uwaga, jest jeden bardzo, ale to bardzo ważny haczyk. Na zaćmieniu wszystko jest, jak sama nazwa wskazuje, zaćmione. Nie widać tego słońca należycie. Zakrywa się po to, aby cofnąć nas do przeszłości, zrobić tam porządki, nawet pogodzić się, być może z rodziną, z kimś, z kim nie utrzymywaliśmy kontaktu od wielu lat, może od dekad. Może powrót do byłych żon, mężów, partnerów, nawet pracodawców. Może mieć tutaj miejsce ten powrót, ale po to, żeby jeszcze raz przejść przez ten ogień pretensji, bólu, złych wspomnień i tak szczerze, jak nas powiedzi, no bo to jednak sąd Boży, powiedzieć, wyznać wszystkie grzechy, wyznać wszystkie bóle, bądź nawet pretensje, złapać równowagę, wybaczyć i odejść, pożegnać się z uśmiechem, czy nawet przez łzy, ale odejść raz na zawsze. Sąd Boży to jest wyrok na naszą duszę. Uwalniam Cię i pozwalam iść w swoją stronę. Tutaj tak samo właśnie, gdy mieliśmy ten pierwszy styczniowy nów w koziorożcu, coś wyjdzie z przeszłości i trzeba się z tym uporać. Dlatego ta karta symbolizuje odpowiedzialność, potrzebę zrozumienia czegoś. To jest właśnie arkan uczciwości, sprawiedliwości. Wskazuje na nagrodę, na którą zasłużymy własnymi czynami. W niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia przez kolejne 6 miesięcy z jakimś na przykład postępowaniem sądowym. Przy Plutonie w wodniku oraz cofającym się Merkurym i Saturnie w rybach jak najbardziej wielu z nas może się rozwodzić, zmieniać postępowania sądowe z przeszłości. Możemy poważnie myśleć o zmianie pracy poprzez rozmowy z pracodawcą o nowych warunkach wypowiedzenia. Zmieniamy kurację zdrowotną, na przykład poprzez zmianę lekarza prowadzącego. Potężna transformacja, a jako że tej karcie przewodzi Pluton, zatem najmocniej będą to czuć skorpiony, ale i też byki. Wy, byki, możecie na tym zaćmieniu dowiedzieć się, że zostaniecie babciami, ciociami. Coś nowego może pojawić się na świecie, nawet jako zarodek, nawet jako idea. Oraz oczywiście, że barany mogą bardzo, ale to bardzo poczuć siłę tego zaćmienia. Dodatkowo wodniki mają tutaj jakąś bombę emocjonalną. Tutaj wciąż może być taki ostateczny skan u Was, jak u dentysty, który zaglądając nam w nasze uzębienie, może dostrzec, że tam jest jeszcze trochę tej próchnicy, więc trzeba to wyczyścić. I znów możecie się wodniki trochę przemęczyć, ale to już naprawdę będzie taki przedostatni czas, jeszcze przed, gdy listopad cofnie się do znaku koziorożca, pod koniec tego roku, żeby na początku 2025 już wejść do Waszego znaku na stałe i wtedy wodniki Wy już po prostu ruszycie pełną parą do przodu. Już tutaj nie będzie żadnych kotwic. Ogólnie jest to informacja bardzo ważna dla nas wszystkich. Na zaćmieniu nie podejmujemy ważnych decyzji, tym bardziej, że Merkury się cofa oraz zaćmienie pojawia się blisko Chirona. Będziemy wracać do przeszłości, czy tego chcemy, czy nie. Przeszłość może wracać do nas po to, żeby naprawdę coś z tym wszystkim zrobić i to już też konkretnie. Także jeszcze raz tutaj mówię, żadnych konkretnych decyzji na zaćmieniu trzeba przeczekać, przynajmniej do kolejnego nowiu w byku na przykład.
bo wtedy bardziej opadniemy na ziemię i realnie popatrzymy na energię, która do nas idzie od właśnie tego jutrzejszego nowiu w Baranie. I oczywiście, że wszystko zależy od naszych kosmogramów natalnych i to, jak my mamy ustawiony znak barana, w którym ten znak jest domu oraz jakie ma aspekty. To wszystko bowiem rzutuje na naszą płaszczyznę zdarzeń. Zapraszam wszystkich na czytania indywidualne, kto ma potrzebę poznania, spojrzenia na siebie i na to, co obecnie jest najważniejsze i jakie drogi podjąć w celu odszukania siebie. Adres mailowy widoczny na ekranie. A teraz już konkretnie patrzymy, co się dzieje w energii głównej na niebie podczas zaćmienia, jeżeli chodzi o temat i o rozdział i o część astrologiczną. Sezon zaćmień zakończy się właśnie tym jutrzejszym zaćmieniem, które rozpoczyna się dokładnie o 20.21, a data to 8 kwietnia 2024. No, proszę bardzo, jakie tutaj piękne dwójki nam się pojawiły. Także jak nic, relacje pójdą pod topór, każde relacje, czy to będzie związek, praca, czy przyjaźń. Tutaj będzie skanowanie, będziemy szukać nowej drogi, staniemy naprzeciw naszym lękom, poszukamy wolności osobistej i naprawdę możemy znaleźć siłę do porzucenia dotychczasowych schematów. Tutaj również może być, wiecie, energia odwrotna. Nagle ktoś, kto bronił się na przykład przed zajściem w ciąży, poczuje, że chce zostać mamą, więc no, będę rzucać stare porządki w moim życiu, prawda? Jak ktoś chce zmienić życie korporacyjne na pomaganie biednym w Indiach na przykład, to również no, zmieniam moje dotychczasowe warunki pracy. Jak przechodzę na dietę wegetariańską, to też moje życie nabierze charakteru właśnie tej karty sądu ostatecznego, czyli transformacja poprzez przeszłe doświadczenia. No, tak właśnie będzie się działo. To zaćmienie tak naprawdę nie należy do końca do barana, ale należy prawie że w pełni do energii węzła północnego, który symbolizuje czas przewidzianych i potężnych nowych początków, nie tylko dlatego, że jest doładowany księżycem w nowiu, ale także dlatego, że znajduje się w pierwszym znaku zodiaku. Zatem ten nów goni właśnie to przesilenie wiosenne i nadchodzi kolejna kosmiczna szansa na ponowne uruchomienie, bycie pionierem i taką manifestację naszych pragnień. Tutaj jest informacja dla wszystkich nas, że po to istnieje coś takiego jak manifestacja, żeby przywołać do siebie to, co my chcemy. A jak wy odwiedzacie mój kanał tutaj, to wiecie, że moja energia to praca z astrologią, wspieranie się ezoterycznie kartami oraz kamieniami i kolorami, no bo to jest moja działalność. Zatem ja idę w tym kierunku. Tutaj używamy tego, w co wierzymy i co daje nam rozwój duchowy. Baran stawia czoła wszystkim i wszystkiemu. Odważny i nieustraszony baran jest dumnym, niczym generał armii, który no, chce wykazać się w bitwie. Tak jak wspomniałam wcześniej, energia zaćmienia Słońca rozwija się przez dłuższy czas niż w przypadku normalnego nowiu, czasami nawet przez 2 lata. Zatem tutaj również od razu pojawia się nasza przeszłość sprzed 2 lat, czyli co takiego się wydarzyło dokładnie 2 lata temu, co teraz nagle wychodzi jak drzazga i tak mocno uwiera, no, że my na przykład nie możemy iść dalej. Co takiego nas teraz tak mocno obciąża, czego nie możemy sobie wybaczyć? Czy jest coś, co żałujemy, że zrobiliśmy i ten żal tak nas trzyma w tej przeszłości, że być może czujemy, że może nasi przodkowie przewracają się, no, jak to się mówi, przysłowiowo w grobach, gdy na przykład zobaczyli, co my takiego żeśmy najlepszego uczynili, no a to było, no i my już nic z tym nie zrobimy. Pomimo, że właśnie teraz bardzo mocno możemy poczuć to kopnięcie w przeszłość, że aż nas zatyka ze złości i żalu. Jak ja mogłam to zrobić? Dlaczego tak się stało? Dlaczego ja to wszystko zrobiłem? Jak ja żałuję tego i tego, prawda? Ten nów da nam odczucie, że my świadomie wracamy do tej przeszłości, bo nie możemy sobie wybaczyć i właśnie podczas tego nowiu ten powrót jest jak na pole bitwy, bądź nawet wojny.
takiego poważnego starcia pod dowództwem tej ognistej energii barana, tego Napoleona naszego życia. I to wszystko możemy poczuć mocno, dogłębnie i bardzo boleśnie. Natomiast właśnie ten ognisty baran również krzyczy do nas z daleka, czyli zaćmienie, że nie ma czasu do stracenia. Trzeba rozprawić się z tą przeszłością i jest na to właśnie ogromna szansa, jeżeli my powstaniemy, wrócimy tam, gdzie zostawiliśmy naszą cząstkę, posprzątamy i zabierzemy ją ze sobą. Właśnie na to jest ta energia, na to jest przeznaczona ta ognista energia tego barana. Nie na rozpoczynanie nowych rzeczy, ale właśnie na powrót i totalne, globalne oczyszczenie. Bliskość węzłów północnych przy tym zaćmieniu pozwala nam zobaczyć, że nasz los jest bardzo blisko nas, a nasze przeznaczenie jest prawie że za rogiem. Czyli jakie to bohaterskie czyny zostaną dokonane w nadchodzących miesiącach i latach? Prawda? Takie pytanie moglibyśmy sobie zadać. W jaki sposób my możemy pędzić naprzód, mając słońce na twarzy i wiatr w plecy? Tak jak ten wiatr, który mi bije po prostu po moich oknach tutaj, domagając się wejścia właśnie w moje życie, prawda? Wiecie, wiatr też usuwa wszelkiego rodzaju słuchaliście w parku, prawda? Wiatr dmucha, czyści te zakamarki, prawda? Jak odkurzacz. Zatem ten wiatr tutaj wali w moje okna, żeby być może też zrobić porządek w moim życiu. Jak w takim razie my możemy odważnie maszerować w nieznane, ufając, że gdy skoczymy, przypadkiem nie pojawi się sieć czy jakieś inne pułapki, prawda? Bądź jakie nowe przygody mogą pomóc nam zbudować pewność siebie i udowodnić sobie, jak zdolni, silni i niezależni my jesteśmy. Jak również wspomniałam wcześniej, jest właśnie jeden mały haczyk. To zaćmienie jest połączone z Chironem, nazwijmy go dziś rannym uzdrowicielem, i jest połączone dokładnie w tym samym stopniu, co Księżyc w Nowiu. Jest to wezwanie do przewrócenia naszego zdrowia, do odbudowania poczucia własnej wartości, do uzdrowienia naszej świętej męskości i odwagi, co nie znaczy, że to dotyczy tylko mężczyzn, czyli mocno zaznacza się strefa zdrowia. Jakie ono jest naprawdę i gdzie wymaga pracy? Gdzie i kiedy straciliśmy pewność siebie? Kiedy poczuliśmy, że nawaliliśmy i nie możemy sobie wybaczyć? W jaki sposób możemy ponownie zrównoważyć tą swoją męską, tą odważną część tej energii w sobie? Te zaćmienia nakłonią nas do zbadania naszego połączenia zarówno z naszą wewnętrzną energią męską, jak i żeńską, do dawania i brania w związku, takiej równowagi między ja i my. To prawda, że to szczególne zaćmienie jest bardziej energią ja, dlatego ważne jest, nawet jeżeli może się wydawać na pierwszy rzut oka, że jest dosyć samolubne i egoistyczne, przede wszystkim tu chodzi o dokonanie wyboru dla siebie i tylko dla siebie. I dopiero wtedy, gdy położymy podwaliny pod nasz ten indywidualny rozwój, właśnie nasze uleczenie się, to będziemy mogli zaprosić kolejną osobę, kolejną energię, kolejne wyzwanie i kolejne szczęście do naszego życia. I tutaj nie ma innej opcji, żeby coś nowego wnieść, trzeba na to zrobić miejsce. Chiron obiecuje trochę bólu, trochę takiej niepewności, nawet zwątpienia, ale Chiron jest także ekspertem w znajdowaniu antidotum na ból. Zatem uzdrowienie, którego można dokonać w nadchodzącym czasie, jest monumentalne. Jeśli jesteśmy odważni, jeśli zdecydujemy się stawić czoła naszym lękom i pokonać negatywny sposób mówienia do siebie, rządzone przez Mars w koniunkcji Saturnem w rybach, to zaćmienie może wprowadzić nas wszystkich w fazę typu stop, czyli koniec, i start, czyli początek, której zachętą jest zdyscyplinowanie i ujarzmienie naszej energii, abyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy, a nie żeby wciąż tkwić w stanie bezwładności bądź lub strachem przed porażką. Uwierzcie, że naprawdę możemy osiągnąć to, co chcemy,
bo to zawsze było i wciąż jest w nas i będzie tak długo z nami, jak my stąpamy po tej ziemi. Amen. Popatrzmy teraz na poszczególne znaki zodiaku, jak ten przepotężny nów zadziała na nas wszystkich. Oczywiście czytanie jest ogólne, także bardzo proszę brać tylko to, co pracuje z wami, odsiewać to, co nie rezonuje. Baran. To zaćmienie słońca może uwypuklić i rzucić wyzwanie kwestiom związanym z niezależnością i osobistą odwagą. Wy, barany, możecie podjąć kroki w kierunku samokontroli i usamodzielniania się, zajmując się sprawami, które podważą właśnie pewność siebie i autonomię. Okoliczności popychają was lub zachęcają do dostrzeżenia, gdzie wy przekroczyłyście coś, co nie było zgodne z wami. I tutaj mocno pojawi się energia zmiany, ostatecznych zakończeń, tym bardziej, że ten nów należy do was całkowicie. Może zakończając coś, wy staniecie się pionierem czegoś, co jeszcze nikt na świecie na przykład nie widział. Czyli jakieś bardzo, bardzo kreatywne rozwiązania, nie tylko w technologii, ale w psychologii, być może w medycynie. Może są tu jakieś barany, które właśnie mnie tutaj słuchają, czyli pionierzy w swoich dziedzinach. Zmiany są konieczne i wy mocno to dostrzeżecie. To jest dobry czas na ponowną ocenę relacji ze sobą. Księżyc znowu pokrywa się z wstecznym Merkurem, zatem trudno będzie zobaczyć przyszłość, ale właśnie ten dyskomfort związany z przeszłością może być teraz bardzo silny i może motywować do nowych początków. Również Mars, wasz władca, zbliża się do Saturna, a to sugeruje determinację w pokonywaniu przeszkód. Zaś w kartach energia główna to sprawy rodzinne. 10 kielichów ewidentnie mówi o powrocie do korzeni, które być może te sprawy rodzinne, czyli właśnie te nasze korzenie, zamiecione pod dywan, powoli zaczynają się tutaj wyłaniać, więc ostateczne rozstrzygnięcie zaczyna nabierać realnych kształtów i nabierze, gdy Saturn wejdzie w wasz znak za 2 lata i wtedy zacznie się konkretne rozliczanie z przeszłością właśnie w obrębie spraw rodzinnych. Ten nów tutaj na zaćmieniu może dać wam taki przedsmak tego, co się właśnie zacznie dziać za około 2 lata, tym bardziej, że wy już macie i doświadczenie życiowe, i to takie konkretne, bo z kolei karta wyroczni Mądrość pokazuje, że kluczem do rozwiązań jest właśnie praktyka życia. Również to oznacza, że wy szukacie porady na wasze trudne relacje, natomiast karta diabła to ewidentny łańcuch i toksyczność, zatem dla was ten nów może oznaczać wsparcie od kogoś, kto może podsunąć wam trafne rozwiązanie, więc nie wahajcie się szukać bardzo potrzebnych wskazówek i rad od kogoś, komu ufacie. Również ktoś, kogo wy znacie, może przeżywać trudny okres i może skorzystać z waszej rady. Kamień dla was na czas zaćmienia to jest obsydian, uwalnia od wszystkiego, co naprawdę ciąży, zatem warto z nim pomedytować, a afirmacja dla was to: uwalniam się od wszystkiego, co mi nie służy. Byk. To zaćmienie popycha was do przodu w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem. To jest czas na poprawę swojego życia poprzez spędzenia więcej czasu na przykład na medytacjach, oczyszczania zalegających problemów i traum, pracy nad karmą, detoksyzacji swojego organizmu. Innymi słowy, to zaćmienie ma cel na prawidłowe wykorzystanie zatrzymania się i odpoczynku. Natomiast nie będzie to wcale łatwe dla was, bo Jowisz i Uran ustawiają się w waszym znaku w koniunkcji, co jest bardzo rzadkim wydarzeniem i zdarza się raz na około 14 lat. To bardzo taka elektryczna, postępowa i ekscytująca energia. Możliwa jest nagła niespodzianka, coś co przynosi szczęście i radość, może jakiś spadek, umorzenie długów, jakiś awans zawodowy, bądź może poprawa reputacji. Jowisz rządzi waszym sektorem wsparcia emocjonalnego, materialnego oraz pieniędzmi innych, a Uran z kolei rządzi waszą karierą, reputacją i sektorem odpowiedzialności. Zatem, gdy te planety spotykają się w waszym znaku, może nastąpić nieoczekiwany zwrot, który poprawi życie i pomoże wam się rozwijać. Natomiast karty mówią wprost, że jakaś tajemnica, coś niewypowiedzianego nigdy wcześniej, coś ukrytego z przeszłości może mieć kluczowe znaczenie podczas tego zaćmienia. Może się zdarzyć, że szczera rozmowa
uleczy wasze jakże pogruchotane serce, trójka mieczy jako energia główna, i to właśnie może przynieść jakże przepiękna energia uleczenia w postaci tego giermka kielichów. To jest czysta, jakże nowa, piękna, słoneczna energia. Ona oczyszcza, daje uzdrowienie. Tym bardziej, że strzały z trójki mieczy skierowane są właśnie na tą postać. Zatem wszechświat kieruje was dokładnie tam, gdzie wy macie się znaleźć. Również to wy wreszcie poczujecie, że już dłużej nie możecie utrzymać tego w milczeniu, że trzeba to powiedzieć na głos. Więc nieporozumienie w komunikacji pomiędzy wami a kimś innym mogło sprawić, że jedno z was poczuło się właśnie niezrozumiane. Natomiast jest tutaj coś, co ja muszę bardzo dobitnie powiedzieć. Ten cały układ mówi mi, że nagle może się okazać, że panie byki bądź mamy bądź babcie młodych pań byków mogą spodziewać się dziecięcia. Natomiast ta trójka mieczy i ten giermek kielichów przy karcie wyroczni sekret może oznaczać, że może wy nie chcecie podzielić się z partnerem z tą informacją, że właśnie spodziewacie się nowego życia. I tutaj jest bardzo ważna informacja. To dziecko jest błogosławieństwem i trzeba tę ciążę donieść i począć nowe życie. To zaćmienie mówi, że to nowe życie może zmienić wszystko wokół was i może być najpiękniejszym darem, jaki kiedykolwiek możecie mieć bądź mieliście szansę otrzymać, tym bardziej, że mamy potężną koniunkcję Jowisza i Urana, zatem w przyszłości to nowe życie może być bardzo szczęśliwe w swoich życiowych wyborach. To samo dotyczy czegokolwiek nowego, co się pojawi w waszym życiu, więc wiecie, to nie musi być ciąża, czy narodziny dziecka, przepraszam, to może być na przykład nowy pomysł, nowa idea, wejście być może w nową relację. To jest błogosławieństwo. Kamień dla was to jest kwarc anielski, dający właśnie oczyszczenie i wskazuje na duchowy cel, zaś afirmacją dla was jest: czuję się wiecznie młoda. Wiecie, ja nie będę tego tłumaczyć dosłownie z angielskiego, bo wtedy ta energia tłumaczenia tej afirmacji, ona w ogóle nie zabrzmi jako dosłowny przekaz duchowy. Dlatego staram się to merytorycznie przekazywać. Bliźnięta. Starajcie się słuchać swojej intuicji podczas tego zaćmienia. To jest czas na przełomowe pomysły, które z pewnością zaowocują w przyszłości. Również potrzeba nowego początku w przyjaźni może stać się oczywista. Z pewnością macie świetną pozycję, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów, czyli łączenia się i poznawania nowych osób jako bliźnięta. Ludzie będą wnosić do waszego życia nowe możliwości, a wasz urok podczas tego nowiu da wam niepowtarzalne doznania. Zatem idealny czas na randkowanie tak naprawdę. Tym bardziej, że Jowisz wejdzie za około miesiąc do waszego znaku na 12 miesięcy, no i szczęście będzie płynąć nieprzerwanym strumieniem. Tym bardziej podkreślają to karty, bo mamy tutaj otwarte drzwi i wskazują drogę do spełnienia marzeń. Wystarczy tylko tak naprawdę nacisnąć klamkę. I zmiana może pojawić się nawet od 2 miesięcy do 2 lat, no bo dwójka monet pięknie podkreśla waszą zmienną naturę, ale to też jest żywioł Ziemi, a wiadomo, żywioł Ziemi jest najwolniejszą energią. Tym bardziej też, że król buław zwrócony w lewo mówi, że idea zmiany mogła mieć szczytowy punkt podczas wejścia Słońca w znak Barana w tym roku, czyli około miesiąc temu. No i też pochodzi z przeszłości. Zatem dla was, bliźnięta, zmiana jest pisana odgórnie i niesie ona to, co dokładnie wy chcecie osiągnąć. Znak lwa tutaj jest bardzo mocno zaznaczony. Kamień dla was to jest żółty kalcyt, czyli komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Asertywność oraz wyrażanie konkretnie życzeń. A zaś afirmacja dla was to: osiągam sukces we wszystkim, co robię. Rak. Dla was, raczki, to zaćmienie zwraca większą uwagę na cele zawodowe i plany życiowe, a wy z kolei możecie być szczególnie wrażliwe na poczucie swojego miejsca na świecie. Okoliczności mogą teraz ostatecznie popchnąć was do wyznaczonych celów, zrobienie planów i przejęcia kontroli, również znalezienie właściwej równowagi między celami doczesnymi i tymi osobistymi
było ważnym tematem od zeszłego roku, tak naprawdę od Waszych urodzin 2023 i będzie nadal przedmiotem szczególnego zainteresowania aż do marca 2025. Czyli tutaj chodzi o definicję, kim jestem, co robię i w jaki sposób wnoszę swój wkład w świat. Jeśli na przykład Wasza reputacja lub wizerunek zawodowy wymagają pracy bądź wniesienie jakichś poprawek, to jest to bardzo dobry czas na wprowadzenie ważnych zmian, ale na polu, umysłowym, nie fizycznym. W nadchodzących tygodniach prawdopodobnie będziecie zatem pracować nad nowymi celami w zakresie samodoskonalenia i samodyscypliny. Dla niektórych z Was to może nawet oznaczać początek jakichś dramatycznych zmian, bądź na przykład wprowadzić odrobinę chaosu w codzienne życie. I tym bardziej podkreśla to Tarot. Karta wyroczni mówi z kolei o Waszym żalu za popełnione błędy. Być może zamknęłyście Wasze marzenia w niedostępnym dla nikogo miejscu, jakiejś nekropolii, czyli miasta śmierci, w których spoczywają marzenia o życiu, które od zawsze chcieliście prowadzić. Teraz perspektywa szczęścia i radości właśnie w postaci tej czwórki buław, stałości i właśnie poczucia bezpieczeństwa, która dla Was jest arcyważna przecież, powoduje, że przyznacie się do błędu, jednocześnie mając poczucie uwięzienia właśnie w ciemności tych emocji i myśli, ale Królowa Mieczy trzymając mocno, tak mocno miecz w ręku, jest gotowa do zdrowego uwolnienia się z tych czeluści i odzyskania światła nadziei na realizację tego, co od zawsze było z Wami. W tym pomoże Wam kamień Ametrin. Ma dwa kolory, fiolet odpowiedzialny za transformację i żółty za komunikację. Zatem to zaćmienie może dać Wam przemianę w sposobie postrzegania jakichkolwiek sytuacji, w których obecnie się znajdujecie. Skoro to Królowa Mieczy, to rozmowa będzie konkretna i postawiona na ostrzu miecza. Bardzo mocno pojawia się tutaj znak wodnika, zaś afirmacja dla Was to: ochraniam wszystko, co jest dla mnie najważniejsze. Lew. Dla Was, lwy, to zaćmienie to kolejna zachęta do wzbogacenia swoich doświadczeń życiowych poza takie codzienne granice. Okoliczności sprawią, że poczujecie potrzebę zmiany tempa swojego życia, czy to poprzez podróże, naukę, publikowanie czegoś, prowadzenie bloga, dzielenie się, czy innymi formami aktywującymi Wasze życie. To już tak naprawdę mogło się zacząć dziać w tygodniach poprzedzających zaćmienie, jednakże Merkury wciąż znajduje się w retrogradacji do 25 kwietnia, więc tylko powolne planowanie ma sens. Lwy, Wy możecie czekać na jakieś ważne informacje, a gdy na przykład one się pojawiają, to wtedy Wy możecie użyć kreatywnie wyobraźni do tego konkretnego działania. I to też podkreślają karty, bo wyrocznia bezpośrednio przemówiła w postaci karty tej cierpliwości tutaj, prawda? Poczekajcie, zgaście trochę ten ogień, który pojawił się w postaci Królowej Buław z kolei. Sprawdźcie sobie też znak bliźniąt, bo tam z kolei ukazał się Wasz znak w postaci Króla Buław, ale i też znak Baran mocno się tutaj pokazuje. Zgaście trochę tą Waszą żywiołowość, otaczając się kolorami niebieskimi, turkusowymi. Da to Wam trochę takiego luzu właśnie w energii. Natomiast Królowa Mieczy, jako energia główna u Was, również na to zaćmienie, mocno zaznaczyła się u raków. Zatem może warto posłuchać, co tam się u nich dzieje. Tutaj też znak wodnika mocno się ukazuje, a to z kolei znak, który zawsze stoi do Was w opozycji, tak naprawdę. Także słuchajcie, u Was będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko będzie manifestowało u Was. Może dajcie znać w komentarzach. Myślę, że jak właśnie dacie sobie tej cierpliwości, to może pojawi się naprawdę wspaniała idea, może jakieś pomysły właśnie na sytuację, która być może wydawała się nie do uratowania. Królowa Buław natomiast mówi, że zrobicie to chyba z jakąś taką gracją, ale ponieważ ukazały się nam dwie królowe tutaj dla Was, czyli takie przeciwstawne też energie, bo mamy tutaj Królową Mieczy, czyli wodnik, i Królowa Buław, czyli lew, czyli powietrze i ogień. A kiedy ogień bucha najbardziej, kochane lwy? Gdy na niego dmuchamy, prawda?
tutaj może dojść do jakiegoś starcia, które podbite tym zaćmieniem może naprawdę spalić wszystko, nie tylko tą przeszłość, co byłoby bardzo, bardzo dobre dla Was, ale również może spalić no, nadchodzącą przyszłość. Także lwy, naprawdę warto trochę popływać w chłodnej wodzie, może jakiś zimny prysznic, chociaż ja wiem, że koty to za wodą nie przepadają, ale tutaj ewidentnie trzeba coś z tym zrobić. Kamieniem dla Was to jest żółty kalcyt, czyli komunikacja jest ponad wszystko i to jest również energia królowej mieczy, czyli słowa i jeszcze raz słowa. Zaś afirmacja dla Was to kreatywność, to moja prawdziwa natura. Panna. Do najważniejszych tematów podczas tego zaćmienia będą należeć jakieś zobowiązania, może długi, również wsparcie emocjonalne i materialne wysunie się tutaj na plan pierwszy, następnie relacje oraz podział ról w pracy. Okoliczności skłonić Was mogą do zajęcia się swoimi sprawami finansowymi na miejscu pierwszym. To jest czas, aby nauczyć się lepiej zarządzać wspólnymi zasobami, poświęcić się konkretnym zajęciom, może na przykład szkolenie na temat finansów, bo wiele możecie się teraz nauczyć. To też poznawanie swoich własnych możliwości, czyli może wreszcie nauczycie się ryzyka w odróżnieniu od tej Waszej jakże ostrożnej i metodycznej natury. Tym bardziej mówią też o tym karty, bo tutaj wyszła cała Wasza przeszłość, która absolutnie wymaga całkowitej naprawy. Dużo kart mieczowych, mimo że Merkury to jest Wasz patron, więc patron komunikacji, ale nawet on jest w retrogradacji, zatem nie ma innej opcji. Wracamy do przeszłości i zadajemy sobie elementarne pytanie. Kim jestem? Kim się stałam? Kim się stałem? Nie bronimy się przed tym. Jak wyszło, to nam właśnie w głównej energii w postaci tej dwójki mieczy tylko właśnie traktujemy wspomnienia jako pamięć, a nie jako coś, żeby z tym żyć. Czyli panny, poświęćcie trochę czasu na ponowne spojrzenie na Waszą przeszłość, sięgnijcie do swoich wspomnień i ponownie połączcie się z tym, co wtedy udało Wam się zrobić, właśnie wtedy, gdy będziecie wracać wspomnieniami do takich sukcesów w Waszym życiu i wyciągnijcie to, tak jak właśnie to dojrzewające jajko tutaj, które no, tak mocno chronicie tą Waszą analizą za i przeciw. Tylko tutaj trzeba uważać, aby nie idealizować tej przeszłości za bardzo. Uwolnijcie to, czego potrzebujecie i pamiętajcie, że istniejecie tu i teraz, a nie w tych minionych, zaprzeszłych czasach. Dziesiątka mieczy da Wam konkretną lekcję życia. Konsekwencje no, trzeba ponieść, ale po dziesiątce mieczy jest giermyk mieczy, zatem nowy początek przeobrażenia się, tak, i przeobrażanie się, czyli wyklucie, no, czyli to właśnie tutaj hołubione przez Was to Wasze jajko, które widać tutaj na tej karcie, czyli ta moja myśl, ta moja energia, te moje pomysły. Kamieniem, który Wam pomoże, to jest sugilit. On dodaje odwagi i pcha do przodu, daje bardzo mocną ochronę podczas inicjacji zmiany. Zaś afirmacja dla Was to widzę prawdę na końcu drogi. Prawda? Bardzo, ale to bardzo mocny przekaz dla Was, panny. Waga. Okoliczności w czasie tego zaćmienia Słońca zachęcają Was do nawiązania kontaktu z celami i potrzebami w Waszych związkach partnerskich. Wydarzenia w tym czasie mogą Was zaskoczyć, no, w taki niezwykły sposób, wysuwając na pierwszy plan Waszą potrzebę, wręcz takiego fizycznego wejścia bądź wyjścia z relacji. To może dotyczyć zakończenia lub rozpoczęcia partnerstwa, przedefiniowania istniejącego lub zdefiniowania tego, co robicie, a czego nie chcecie, bądź czy potrzebujecie od innych. Jednakże Merkury cofa się w przeciwległym znaku do Was od 1 do właśnie 25 kwietnia, więc dobrze jest przemyśleć wszystko i na razie tylko obserwować, ponieważ nie wszystkie informacje do Was jeszcze dotarły i nie wszystkie są jeszcze dla Was zrozumiałe na tyle, żeby dokonać zmiany natychmiast.
Natomiast karty wskazały, że tak czy inaczej, stojąc w opozycji do waszych słońc, to zaćmienie daje wam wspaniałe uczucie dotarcia do siebie w jakiejś harmonii, w jakimś porządku, nawet jakiejś duchowej miłości własnej, bo karta gwiazdy wywoła w was uczucie spełnienia bądź uczucia, że to jest ten ktoś bądź to coś, co wy szukałyście przez całe życie. Dziewiątka kielichów to jakże końcówka drogi, zakończanie poszukiwań, może wreszcie dotarcia też do celu. To jest czyste uczucie szczęścia i radości. Znak wodnika mocno zaznaczony, a ten znak ukazał się u raków i lwów. Natomiast karta wyroczni wskazała na umiejętność przewidywania tego, co przyniesie przyszłość. Zatem tutaj planowanie przyszłości może przynieść właśnie to, co tak długo już opracowywałyście. Jakieś plany zaczną się realizować. To zaćmienie może otworzyć u was możliwości zdolności przewidywania tego, co będzie potrzebne w przyszłości i to nawet z taką, wiecie, nawet niesamowitą dokładnością. Być może nawet odkryjecie w sobie fakt, że może wy jesteście jasnowidzami. Tak, może się zdarzyć, naprawdę. Tutaj jest taki jasny przekaz, żeby kontynuować dążenie do swoich celów. Zostawcie kłopoty z przeszłości za sobą i wykorzystajcie właśnie swoją wizję na waszą korzyść. Tutaj przekazy mogą iść też ze snów, ale bardzo proszę uważać na alkohol, bo dziewiątka kielichów to jest niezła imprezowiczka, no i ona przede wszystkim uwielbia szampana. Kamień, który właśnie trochę was tak stonuje, to jest zielony akwamaryn, ale on też daje taką równowagę oraz pobudza zdolności właśnie przewidywania. Zaś afirmacja dla was to: ufam w to, co niesie mi życie. Skorpion. To zaćmienie skorpiony może zmotywować do zajęcia się niedokończonymi sprawami związanymi z pracą i zdrowiem, rozpoczęcia nowego programu fitness lub odnowy biologicznej i to najlepiej powoli, ale właśnie zdecydowanie, również uporządkowania codziennych spraw, a przede wszystkim tych spraw związanych z waszą pracą zawodową. Dwie sprawy tutaj są bardzo ważne. Po pierwsze, Mars spędza prawie cały miesiąc w waszym sektorze radości i kreatywności, a po drugie, w relacjach osobistych będzie się poprawiać, czy jesteście w parze, czy jesteście singlami, nawet z wyboru. Znaczenie tego sektora partnerskiego tutaj, to znaczenie będzie rosło wraz z upływem miesiąca. Zatem zaćmienie da impuls do najpierw zadbania o siebie, a potem niech cały świat zobaczy, jak potraficie się cieszyć nie tylko szczęściem swoim, ale i szczęściem waszych najbliższych. Tym bardziej podkreślają to karty, bo wyrocznia wskazała na odnalezienie tej właściwej drogi, niczym właśnie taka otwarta brama na nową przygodę, może nawet w jakichś egzotycznych krajach. Zaś rycerz monet silnie motywuje do zajęcia się właśnie tymi sprawami zawodowymi, który to porządek zostanie już na bardzo długo, no bo rycerz monet to jest energia ziemi. Także zachęcam wszystkie znaki ziemskie do odsłuchania. Natomiast siódemka buław wskazała, że tym razem no, nie odpuścicie i doprowadzicie sprawy do końca. Kamień granat bardzo wspomoże, właśnie wysuwając was przez szereg, dając taką motywację i odwagę do działania, a afirmacją prowadzącą dla was to: moje wartości są dla mnie najważniejsze. Strzelec. Zaćmienie dla was, strzelce, mogą otworzyć drogę do nowego początku w romansie lub w twórczym projekcie, a być może nawet w nowym polu zawodowym lub twórczym kierunku. Zaufajcie swojej intuicji, strzelce, zaprezentujcie swoją pracę, podzielcie się pomysłami i przede wszystkim nawiązujcie kontakt z osobami, z którymi chcecie spędzać czas. Natomiast nie zamykajcie jeszcze starych spraw, ponieważ Merkury znajduje się w retrogradacji do 25 kwietnia, a zaćmienia, jak wiemy, potrafią przesłonić pewne sprawy. Niemniej jednak to zaćmienie jest początkiem poważnych zmian w waszym życiu osobistym. Nawet jeśli w tym miesiącu koncentrujecie się na czymś odkrywczym, czyli podróżach, u was wiele ciekawych zmian zajdzie w pracy, zdrowiu, takich rutynach, w codziennym życiu oraz w domu.
O tym też mówią karty, że coś dobrego mogło pojawić się właśnie poprzez rutynę manifestacji tego, co chciałyście osiągnąć. Karta wyroczni manifestacja mówi właśnie o przywołaniu do siebie tego, co dokładnie miałyście, mieliście w wyobrażeniu tego czegoś bądź tego kogoś. Także brawo, brawo strzelce. I być może stało się to bardzo szybko, bo karta Rydwan mówi o ruszeniu energii w bardzo konkretnym celu, no i z właściwą szybkością. A gra pomimo wszystko była warta, bo piątka mieczy to jest karta walki i to z podjętym ryzykiem, które się opłaciło bądź się opłaci. Komunikacja mogła przynieść właśnie konkretne działania. Wiele z Was może odnaleźć w podróżach sens życia tak naprawdę. Mocno zaznaczony znak raka, także warto posłuchać, co dzieje się u raków. Kamień dla Was to sugilit, daje odwagę do działania i takie wielkie serce, zaś afirmacją dla Was to jest: jestem pełnią zdrowia. Koziorożec. Dla Was zaćmienie może ostatecznie zaowocować nowymi, potężnymi inicjatywami, nowymi, dłuższymi, długoterminowymi projektami i być może sprawami rodzinnymi i domowymi. Dokładnie na czas tego zaćmienia, no, czyli jutro, ten dzień może poruszyć Was na tyle, że pomoże Wam dostrzec, gdzie potrzebne są ulepszenia. Będziecie chciały zwrócić szczególną uwagę na otrzymywanie i dawanie, wymianę i zażyłość. Ponieważ jednak Merkury znajduje się w retrogradacji do 25 kwietnia, sensowne jest również, aby działać powoli. To jest dobry czas na opracowywanie kreatywnych sposobów na poprawę swojego życia osobistego, ale nie jest to idealny czas na zupełnie nowe początki. Również bardzo dobry czas na przykład na tworzenie biznesplanu. I na to również wskazały karty, bo szóstka mieczy z otoczenia tutaj wskazuje na zmianę jako energia główna. Być może pojawi się taka idea na jakąś przemianę podczas jakiejś krótkiej podróży. Tam dostrzeżecie pozytywny wymiar tej całej energii, ale żeby do tego doszło, trzeba opracować konkretny plan. Plan, którego efekty mogą być widoczne już tego lata, bo karta wyrocznie wskazała, że właśnie lato to jest ten czas, kiedy świat tak naprawdę budzi się do życia dla Was. To jest energia, to jest działanie, to jest właśnie Wasza inicjatywa. Więc lato to jest czas, kiedy nasiona, które zasiejecie teraz podczas tego zaćmienia, właśnie podczas lata przyniosą piękne owoce. I ja tak jakoś czuję, że to zaćmienie może Was bardzo zainspirować i może nawet przynieść energię zaskoczenia i nawet nieprzewidywalności do Waszego jakże poukładanego życia. Natomiast być może tym razem to będzie dla Was taka inspiracja, żeby właśnie ruszyć z miejsca. Kamień granat może dać odwagę do ruszenia właśnie, do poruszenia tej energii i właśnie takiej wewnętrznej pewności. A afirmacją dla Was jest: otrzymuję od Wszechświata same błogosławieństwa. Wodnik. Dla Was, no i dla mnie, jako że ja też jestem wodnikiem, to bardzo dobry miesiąc na naukę, szczególnie w przypadku samouków lub formy studiowania w domu. Po angielsku to oczywiście online, ale ja bym chciała użyć tutaj polskiego odpowiednika, czyli studiowanie wirtualne. Bardzo przywiązuję uwagę pomimo wszystko do naszego języka polskiego, pomimo tego, że no, mieszkam i żyję na emigracji. Natomiast wracając do prognozy dla Was, dla nas. To zaćmienie może postawić pod znakiem zapytania określone projekty bądź plany. Tutaj możemy odkryć jakieś nowe platformy umożliwiające wyrażanie siebie, które będą bardziej pomysłowe, kreatywne i ostatecznie dające większą satysfakcję oraz przede wszystkim widoczność. No więc słuchajcie, może ja jako wodnik wreszcie odpalę tą moją stronę internetową i social media w przeciągu tego pół roku, no bo wiadomo, że zaćmienie tak działa pół roku wstecz, pół roku naprzód, także może to się wreszcie uda.
Na razie jednak Merkury znajduje się w retrogradacji do 25 kwietnia i ja żadnych tutaj działań podejmować na pewno nie będę. Natomiast sensownie jest wprowadzenie nowych początków, bo jak wiemy, ten retrogradujący Merkury może powodować właśnie pewne opóźnienia, przeszkody lub spowolnienia, ale jest wiele rzeczy, którymi właśnie możemy się cieszyć teraz i których możemy, i z których możemy się wiele nauczyć, nawet właśnie, jeżeli wciąż na coś czekamy. No, czyli ja na przykład się bardzo cieszę, że wy tutaj do mnie przychodzicie, subskrybujecie mój kanał, oglądacie mnie i po prostu kontaktujecie się ze mną i jeszcze zamawiacie czytania indywidualne. No po prostu coś cudownego, a już najpiękniejsze jest to, że wy mnie polecacie. Także ja na przykład cieszę się z tego bardzo. I to również pięknie potwierdziły dla nas karty. Karta wyrocznie w postaci tego magika jakże dobitnie wskazuje na wejście w coś nowego, co jest ukryte, co wychodzi właśnie z przeszłości. Zatem to jest coś, co od zawsze w nas było, ale chowaliśmy to właśnie przed światem. Mag przypomina, że posiadamy wszystko, co jest potrzebne do czynienia magii w naszym życiu, czyli wodniki. Mamy kontrolę nad naszą rzeczywistością, tak naprawdę. Mamy wszystkie niezbędne komponenty, aby spełnić nasze marzenia. Czyli ja to już dawno temu sobie mówiłam, natomiast teraz będę mówiła bezpośrednio do wodników. Wodniki, weźcie wszelką negatywną energię, którą inni rzucają w waszą stronę, wszelkie zwątpienia lub negatywne myśli i przemieńcie je w surową, twórczą energię. I proszę bardzo, jak pięknie pokazuje nam ta karta giermka buław. Nowa energia jakże kompatybilna z tym zaćmieniem i jakże spójna właśnie z tym, co do nas mówi mag. Popatrzcie, co tu się dzieje na tej karcie. Wszystko z góry leci na nas, prawda? A my stoimy w środku, ochraniani tą naszą własną energią, silną energią poczucia własnej wartości, prawda? Czyli to wszystko, co idzie na nas, a raczej na nas z zewnątrz, jest właśnie pożywieniem na kreatywne tworzenie nowej wartości w naszym życiu. Dopełnieniem do tego działania jest możliwość spotkania na naszej drodze docelowego partnera, który dokładnie pojawi się wtedy, gdy my będziemy na to w pełni gotowi. Również to może być wejście na swoje powołanie bądź odnalezienie misji życia. Również możemy bardziej niż zwykle zadbać o swoje ciało na czas tego zaćmienia, łącznie nawet ze zmianą fryzury. Mocno zaznacza mi się znak ryb. Natomiast kamień, który pozwoli na duchową równowagę podczas gdy cały świat płonie tak naprawdę na tym zaćmieniu, to jest kryształ anielska aura, czyli pomoże wejść w ciszę i oczyścić się. Zaś afirmacją dla nas to właśnie wspomniana energia, że docelowy partner już na mnie czeka. Ryby. W okolicach zaćmienia wy możecie zdać sobie sprawę z potrzeby nowego początku lub nowego podejścia do kwestii pieniędzy, dochodów. Tu się też pojawia na przykład biżuteria, poczucie własnej wartości, komfortu życia. Możecie rozważać obranie nowej ścieżki, a po okresie reorientacji, czyli przyswajania się do nowo obranej drogi, ostatecznie poczuć większą kontrolę nad swoim życiem. Być może nie wiecie jeszcze dokładnie, dokąd zmierzacie, ale pokładać będziecie większą wiarę w wszechświat i również podniesie się wiara we własną intuicję, która tym razem poprowadzi was we właściwym kierunku. Proszę, abyście wzięły pod uwagę, że Merkury idzie ruchem wstecznym do 25 kwietnia, w tym samym sektorze, w którym następuje zaćmienie, więc warto spojrzeć w przeszłość w poszukiwaniu pomysłów, zanim zaczniecie realizować zupełnie nowe plany. I to również pokazały karty, bo wyrocznia pokazała was jako tego, który szuka, który poszukuje. Czyli kim tak naprawdę jest poszukiwacz? Chciałoby się powiedzieć Indiana Jones, nie? Natomiast w tej talii poszukiwacz to ktoś, kto czegoś szuka. Wiedza, cel, doświadczenia, miłość, odpowiedzi bądź prawdy. Wiecie, lista jest długa, ale powstaje pytanie. Czego szukasz, kochana rybo?
Być może w moim czytaniu na prognozę 2024 uda Ci się, kochana rybko, odnaleźć odpowiedzi na Twoje pytania, również na to pytanie, które tutaj ja zadaję. Mam nadzieję, że gdy obejrzycie to czytanie, podzielicie się z komentarzem, jak to się wszystko u Was do tej pory dzieje, dlatego że Saturn siedzi w Waszym znaku już od roku czasu, także jest pełne spektrum, żeby podzielić się z Waszym doświadczeniem. Będę bardzo wdzięczna za te komentarze. Zatem jeszcze raz zapraszam na czytanie dla ryb na prognozę 2024, które jest już dostępne. Natomiast podczas tego zaćmienia być może będziecie głębiej szukać odpowiedzi, ale nie tylko, żeby znaleźć te odpowiedzi, ale i też, żeby uzyskać tak naprawdę tą odpowiedź. Więc to może być czas bardzo głębokich poszukiwań, to jest czas rozwoju osobistego. Natomiast jest tutaj ważny przekaz, że nie można całe życie być w energii poszukiwania. Bo wiecie, tak można spędzić całe życie. Jeśli natomiast będziecie ciągle szukać więcej i więcej, to z kolei istnieje ryzyko, że nie docenicie tego, co być może już znalazłyście. Być może w tych poszukiwaniach pomoże Wam terapeuta, ktoś duchowny, może ktoś, kto zajmuje się ezoteryką, no, czyli ja. I właśnie w ten sposób, oprócz obejrzenia mojego czytania dla Was, może też właśnie w ten sposób, albo może tylko w moim czytaniu, Wy znajdziecie właśnie to, czego szukałyście tyle czasu, bo zamanifestowała się nam szóstka buław, a to jest karta zwycięstwa. Konkretne poszukiwania zatem przynoszą konkretną nagrodę. No, niczym, tak jak wspomniałam, dr Indiana Jones znajduje zaginioną Arkę Przymierza. Czyli wy, ryby, możecie właśnie poczuć się takim doktorem Jonesem, który słuchając mojego czytania odkryje w sobie źródło bogactwa i szczęścia. A w tym pomoże Wam kamień granat, potężne remedium na ruszenie z miejsca oraz mamy jakże piękną afirmację podsumowującą Wasze poszukiwania. Jestem dumna z moich poszukiwań i z radością przyjmuję nagrodę. Nie mam pytań, ryby, i nie mam nic więcej do dodania. Absolutny majstersztyk, absolutne bingo. I w ten sposób dotarliśmy do końca. Ja życzę Wam bardzo uważnego wejścia w nowy rok astrologiczny poprzez ten NUF. To jest najlepszy czas na tworzenie mapy marzeń. Na przykład ja wykonuję taką mapę co roku i mam przy tym mnóstwo frajdy, a przy okazji cały czas widzę, jaki jest mój cel. A wiadomo, że to, co widzimy, to przyciągamy. Mamy też energię manifestacji, i ona jest lepsza niż takie też działanie fizyczne, bo zaćmienie, jeszcze raz to powtórzę, to nie jest dobry moment na właśnie forsowanie działań. Zatem słuchajcie, dużo rozwagi podczas zaćmienia. Ja uciekam do moich klientów, którzy zamówili czytania indywidualne i oczekują je w cierpliwości, no ale oczekują. Niech wszystko układa się po Waszej myśli. Bardzo proszę, polubcie to pytanie, piszcie komentarze, pokazujcie je znajomym, przekazujcie je dalej. Polecajcie, subskrybujcie mój kanał, bardzo proszę. Niech moc będzie z Wami na zawsze. Pozdrawiam Was mega serdecznie. Uciekam, bo mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Pozdrawiam, Anna.